Patryk jest jednym z moich ukochanych reżyserów. Jest bardzo czuły, pomaga, ale też potrafi no, powiedzieć, jak coś mu nie pasuje. To jest bardzo szczera, wspaniała wymiana, ta praca z nim. Poza tym jest bardzo zdecydowany i świetnie czuje kino. Z Patrykiem tak pracuje się, że każdy wie, co ma robić, każdy jest skupiony na pracy. Ja mogę powiedzieć, że z Patrykiem się przyjaźnię, wiele lat już razem coś robimy i się spotykamy poza planem zdjęciowym. Natomiast na planie zdjęciowym nawet nie rozmawiamy. Znaczy, może tylko tak stricte zawodowo, że może jakieś tam uwagi i tylko tyle. Patryk jest świetnie przygotowany, naprawdę on wszystko wie. Ja czasami myślę, że on po prostu ten film już ze 4 razy złożył u siebie w głowie i przychodzi na plan zdjęciowy i tam nie ma jakiejś nieprzemyślanej sceny, no, wszystko wie. Ja uważam, że najważniejsze w reżyserze jest to, żeby umiał zbudować, skonstruować spójny świat i kiedy się wie, że reżyser wie, czego chce i jest wrażliwy na aktora, czyli rozumie jego proces aktorski, a Patryk to wszystko ma, to wtedy aktor jest szczęśliwy, bo czuje się wzmocniony, przynajmniej taka aktorka jak ja, zaopiekowany, ale też nie jest tak, że nie przyjmuje propozycji. Jeżeli się jest przekonanym co do czegoś, jest szansa na dyskusję i Patryk bierze to pod uwagę, ale potem czasem się zdarza, że przychodzi i mówi: przemyślałem to. Nie. No i trzeba się pogodzić.